Kasia? Łukasz? Gdzie dzisiaj? Co tak się stroisz? Idę na randkę. Gdzie? Na łódkę. Z jakiej okazji? Walentynek. Co prawda nasze walentynki są codziennie, ale dzisiaj Łukasz zabiera mnie na wycieczkę. Na rejs. Ulala. Jesteśmy już w Portimão. Port i ręka, jak się okazało. Ostatnio wam powiedziałem, że to znaczy port i mało. To powinien powiedzieć, że mało to jest ręka. Ta miejscowość to znaczy. Jedna z tych łódeczek jest nasza. Za chwileczkę na nią wskakujemy i wsuniemy do tych skał. Piękna pogoda. Pan kapitan powiedział, że jest wspaniała pogoda i że będą piękne widoki. Algarve to najbardziej wysunięty na południe region Portugalii. Jest to idealne miejsce dla miłośników plażowania i skalistych, klifowych krajobrazów. To tu fale Oceanu Atlantyckiego wrzeźbiły niezwykłe formy w wapiennych skałach. Patrzcie, tam jest rybak. Cała linia brzegowa w tym rejonie obfituje w piękne jaskinie i groty, które można podziwiać z morza, a małe łódki motorówki mogą nawet wpłynąć do środka. Jest cudownie, co chwileczkę wrzucam Instagramy po prostu, bo nie mogę się jej opanować. Jest tak pięknie, tak wspaniale. Niesamowite widoki, piękna pogoda, słońce świeci. Luty, luty! Very similar, you know? Aha. My mieliśmy okazję zwiedzić 16 z nich, mniejszych i tych większych. No to jest gość, który się na tym zna, on tu po prostu potrafi wpłynąć taką malusieńką skałką. Jaskinie. Ale sam Gabre kocha ten region, rodzi się tu, jego rodzice się urodzili. Gabre kocha te skały i kocha swoje łódki. Turyści najbardziej ukochali sobie słynną z widokówek i zdjęć jaskinię Benague, znajdującą się około 150 metrów od wejścia na główną plażę o tej samej nazwie. A sama plaża jest uznawana za jedną z najpiękniejszych w Europie. Wracając jednak do jaskini, co czyni ją wyjątkową? Otóż sufit, albo też sklepienie, ma kształt kopuły, a u jej szczytu wiele lat temu powstała dziura w wyniku zawalenia się skał, dzięki czemu do wnętrza docierają promienie słoneczne. Widok jest naprawdę spektakularny. Ze względu na kształt, to miejsce nazywane jest również katedrą. W środku znajduje się malutka, piaszczysta plaża i jak powiedział nam nasz przewodnik, czasami odbywają się tam małe koncerty. Można się do niej dostać łodzią, najlepiej rezerwując przez Wings Experience, kajakiem albo ewentualnie wersja dla odważnych w pław. Wpływamy właśnie do portu, wracamy z naszej wycieczki. Kończymy, bo przecudownie, ale to jeszcze nie jest koniec vloga, także jeszcze oglądamy. Two dolphin jump on the water. Oh, I see. You get on the cliff? Tam delfiny, tam. Na górze. Yeah? On top of it. Tu. Gdzie? Tam. Here, on the top. Oh, delfiny tam są. Yeah? Tak, yes. Yeah? Si. To jest mapka, którą dzisiaj zrobiliśmy. Tu wypłynęliśmy, tu jest Portimão i tu wszystkie wybrzeża, skałki, aż do najważniejszego miejsca, czyli najpopularniejszego miejsca. Benaguil, która jest tu. Dwugodzinna wycieczka, rewelacja. Coś pięknego. Piękne widoki, niesamowite miejsca, cudownie.
korzystając z okazji, że jest temat walentynek, miłości, radości, romantyzmu, powiemy wam teraz w kilku słowach mniej więcej naszą historię całą, jak się poznaliśmy z Kasią, kiedy się poznaliśmy i jak to wszystko wyrosło, jak to uczucie między nami powstało. Proszę. Tak, to było jakieś 8 lat temu, kiedy się spotkaliśmy, poznaliśmy pierwszy raz. Poznaliśmy się przez naszą wspólną przyjaciółkę, z którą jeszcze wcześniej długo się znaliśmy, także o sobie nawzajem słyszeliśmy już od bardzo dawna. No i spotkaliśmy się pierwszy raz na takiej imprezie. Ja byłam na jednych urodzinach i przyszłam po moją przyjaciółkę na kolejne urodziny. Miałyśmy wspólnie stamtąd wyjść. Tam ja byłem na tej imprezie i była strasznie nudna ta impreza. I po prostu mi się nie podobało i powiedziałem do mojego kolegi, z którym tam poszłem, mówię, dopijemy piwo i spadamy w ogóle stamtąd. No i w międzyczasie właśnie Kasia przyszła, to już było po 22 mniej więcej. I Kasia przyszła, no i ona mówi, co to za impreza w ogóle, spadajmy stąd. I ja mówię, dobra, ja idę z tą dziewczyną i z jej koleżanką, mówię, wychodzimy, bo te dziewczyny, one mają energię w sobie, one chcą się bawić, one chcą coś robić, a tam ta cała ekipa to była taka no, usypiająca. No bo tak naprawdę ja tam wpadłam, no. Ja już byłam, wypiłam parę drinków, więc ja tam wpadłam. Krzyczałam, gdzie jest ta moja przyjaciółka, wychodzimy, jesteśmy. Gdzie jest muzyka? Co to w ogóle za urodziny? No więc wszystko się przez chwilę na mnie skupiło, potem się troszkę zreflektowałam. No ale co, wyszliśmy z tego lokalu, od razu z Kasią się wzięliśmy pod pachę i szliśmy po ulicy, głośno gadaliśmy, krzyczeliśmy, byliśmy bardzo radośni. Śpiewaliśmy. Podszedł policjant do nas i mówi, żebyśmy się uspokoili, bo to jest ulica Stolarska w Krakowie, tak, tam jest ambasada Ameryki, Niemiec i Francji i że tam nie można tak głośno być. No więc się uspokoiliśmy na chwileczkę, a za rogiem już znowu od razu ogień. Co ciekawe, jeszcze za nami, ja z Kasią z przodu, a za nami jej chłopak szedł jeszcze, którego... Tak jest moją przyjaciółką, Tak. No. Więc w tamtym momencie się po prostu poznaliśmy i potem kilka lat... Potem się przez jakiś czas nie widzieliśmy, bo Łukasz mieszkał w Londynie, ja wtedy studiowałam, potem się rozstałam z moim chłopakiem, no i postanowiłam razem z moją przyjaciółką pojechać na weekend majowy, gdzie był także Łukasz i cała ich ekipa, także tak się poznaliśmy jakby jeszcze większym gronem i od tego czasu zaczęliśmy się regularnie spotykać przyjaźnić, w grupie, mieliśmy paczkę. Wszyscy razem gdzieś tam wychodziliśmy dosyć często na jakieś spotkania, imprezki. Tak. No i tak się to toczyło, natomiast z Łukaszem lubiliśmy się, ale nigdy nie spędzaliśmy jakoś sam na sam czasu. Ja też miałam takie wrażenie, Łukasz mi wpadł w oko nawet na początku, ale potem miałam takie wrażenie, że z tego, no, dałam sobie spokój od razu, bo byliśmy bardzo różni. Byliśmy jak woda i ogień, całkowicie różni. Poglądami się wtedy różniliśmy, wyglądem, podejściem do wielu spraw. Tak. Także ja myślałam, że to nie ma opcji, żebyśmy się dogadali. A jednak, aż w końcu no, ta nasza przyjaźń była już, no, byliśmy długo przyjaciółmi. No kiedyś Kasia miała ostatniego busa do Skawiny o 22, ja impreza się rozkręcałem, mówię, Kasia, zostań u mnie w mieszkaniu, miałem swoje mieszkanie w Krakowie, więc zostań u mnie, możesz się przespać, mam osobne łóżka, więc nie ma problemu. Kiedy będziesz chciała, to sobie potem na drugi dzień pojedziesz do domu na spokojnie. No i wtedy Kasia się zgodziła, nie pojechała na tego busa i przyszła do mnie do mieszkania. Wtedy akurat była pełnia księżyca, więc ja nie miałem też żaluzji żadnych, ani żadnych zasłoń. Wielkie okno i leżeliśmy sobie na łóżku i oglądaliśmy księżyc, bo siedzieliśmy i rozmawialiśmy. Chodzi o to, że tak nas zaczęliśmy rozmawiać no, i okazało się, że mamy bardzo wiele wspólnego, mamy bardzo podobne zapatrywania wartości i tak dalej. No i przy okazji właśnie, jak tak rozmawialiśmy, spoglądaliśmy na księżyc i byliśmy świadkami, jak ten księżyc przeszedł przez całe... Do 5 rano gadaliśmy. I jeszcze ciekawostka jest taka, Kaśka mówi mi, że ona jest świadoma tego, że ona już po prostu podjęła decyzję, że ona będzie samotna, ona będzie singlem całe życie, bo ona po prostu tak chce i tak jest wygodnie i to już jest, nie ma dyskusji po prostu, nie? A ja mówię, wiesz co, dziewczyny, czuję, że jesteś ładna. Ja byłam szczęśliwa oczywiście. Ja tego nie mówiłam, żeby się żalić, tylko mówiłam. Podjęłam taką decyzję, mówię, kurde, jesteś ładna, inteligentna, na pewno znajdziesz kiedyś jakiegoś faceta, na pewno ktoś ci kiedyś się koło ciebie zakręci. I jeszcze nie wiedziałem, że to będę ja. Dopiero to po paru dniach zacząłem łączyć, co mi się, kurde, no, ładna, inteligentna, mądra, no, czemu ja nie mógłbym się na nią zainteresować? No i tak się zaczęło, zacząłem SMS-ki wysyłać, dzwonić, jakieś prezenty małe, tu się spotkajmy, tam się spotkajmy, no i później... Wyzwaniał cały czas. Parę tygodni później już siedzieliśmy przed Kasi blokiem i no i padło pytanie, czy będziemy razem, czy nie będziemy razem, no i tak powiedziałem, to nie tak, było, bądźmy. Czy będziemy, tylko było, co tu się dzieje, bo tak. Już się zachowaliśmy trochę jak para. Tak. Tak często się widywaliśmy i spotykaliśmy, a... Żadne słowo nie padło na ten temat. Bez oficjalnych jakichś takich... W końcu to wyjaśniliśmy, no i zaczęliśmy chodzić. Po 3 latach Łukasz się oświadczył w Porto, w takim bardzo pięknym miejscu z widokiem na całe wysiękie Porto. Ja powiedziałam tak. No i 1,5 roku później, w maju, wzięliśmy 9 maja 2015 roku wzięliśmy ślub.
W Tyńcu w ogóle mieliśmy uroczystość. Tak, było super, i było przepięknie. Rewelacja. No i od tego czasu minęło naszego jakby postanowienia, że będziemy razem minęło 8 lat. Tak. W tym czasie okazało się, że wszystkie różnice się pozacierały albo się załagodziły. Nie mieliśmy ani jednego cichego dnia, ani razu nie było tak, żebyśmy się przez chociaż dobę nie odzywali do siebie, jak ktoś zarzucił fochem. Chyba, wiadomo, chore gardło. Że to wiadomo, że były takie momenty, kiedy tam mieliśmy jakieś fochy na siebie, aby wyjdziemy obrażenia albo coś, jakieś kłótnie. To jest normalne, ale nigdy nie było tak, żeśmy po prostu nie ustąpiła druga strona. Szczególnie na początku tak było, że były jakieś fochy i coś tam się zaczynało dziać, ale potem dosyć szybko nauczyliśmy się rozmawiać szczerze, otwarcie o tym, co czujemy, o tym, co nas boli, o tym, co myślimy. I to nam pomaga. Do tego zawsze jest tak, że ktoś jest w stanie ustąpić. No często jest to Łukasz, ja jestem charakterna, więc ale... Tak. Uzupełniamy się. Tak. Także rozumiemy się, znamy się. Dużo rozmawiamy, bardzo dużo rozmawiamy. O wszystkim. Nie ma tematów, których byśmy nie poruszali. Tak, nie kłamiemy, nigdy nie o emocjach. Mówimy po prostu to, co czujemy. Często gęsto to są trudne rozmowy i w burzliwych emocjach, ale trzeba powiedzieć, nie można tego zamknąć w sobie, bo potem to jak rak od środka niszczy. Nie jesteśmy w ogóle w stanie udawać, żaden z nas nie jest w stanie jakby się okłamać. No. Zawsze, jak ktoś ma jakiś taki sekret, czasami są takie, wiecie, dobre sekrety, urodziny czy coś, nie? To po prostu świerzbi strasznie. Ale jak się nie daj Boże coś stanie, to nie jesteśmy w stanie wytrzymać. To taka jest nasza historia miłości, która się dopiero rodzi, powstaje, zaczyna. No jest nam dobrze, jesteśmy szczęśliwi, że jesteśmy ze sobą. I życzymy Wam tego samego, żeby wyście się dogadywali, czyli udane związki, kochali się i rozmawiali ze sobą. Miłych walentynek Wam życzymy. Kochamy Was. Kochamy Was też.